Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik ogrodniczy, na który serdecznie zapraszam. A dzisiaj w filmiku, kochani, będziemy siać kwiaty. Kwiaty w szklarni. Postanowiłam zrobić taki eksperyment i teraz na jesień, mamy listopad, zrobić sobie tutaj jedną skrzynię, przeznaczyć na wysianie kwiatów. Kwiatów różnych i jednorocznych, i wieloletnich. I będzie to taki mój, powiem Wam, test. Test, sprawdzenie, czy te kwiaty po prostu przezimują tutaj w moim szklarni. Będę je okrywać, ale będę bardziej chciała, żeby one tutaj właśnie przezimowały jako nasionka i potem szybko na wiosnę wykiełkowały i były dużo, dużo szybciej niż te, które będziemy właśnie wysiewać dopiero na wiosnę. Więc taki dla mnie troszkę sprawdzian. Sprawdzę się, czy taka metoda wysiewania kwiatów jest lepsza, czy nie. Czy ta, która po prostu wysiejemy na wiosnę. Dzisiaj, kochani, kwiatowo, choć mamy listopad i dzisiaj już jest zimno, powiem Wam, nawet w szklarni już jest chłodno, ja postanowiłam posiać kwiaty. Zaraz Wam pokażę, jakie wybrałam. Przeznaczę sobie tutaj skrzynię. Tutaj rosną selery korzeniowe, ale one tutaj sobie zostaną. Tutaj mam z boku trawę cytrynową, którą dzisiaj sobie zetnę i zrobię sobie z niej suszoną roślinkę, można tak powiedzieć, a z niej można zrobić sobie wspaniałą herbatę cytrynową. Więc ja się, kochani, zabieram za sianie w listopadzie. Może ktoś pomyśli, że jestem szalona, albo po prostu mi się to nie sprawdzi, ale trzeba próbować. Niektóre nasiona potrzebują tej stratyfikacji, czyli one muszą troszkę przemarznąć, żeby one wykiełkowały. Dlatego myślę, że jesień to jest dobry sposób na to, aby sprawdzić niektóre rodzaje właśnie nasion. I tak, co będę dzisiaj siała? Będą to nagietki. Mam tutaj mieszankę w kolorze takim żółtym, pomarańczowym i jasnym. Nagietki będziemy siać. Tutaj mam lętrwały, niebieściutkie kwiatuszki. Również sobie wysiejemy. Tutaj mamy Gomfrena kulista. Jestem ciekawa tej roślinki, tych kwiatów, jak będą wyglądać. Wyglądają jak takie pomponiki wełniane. Zobaczymy, czy wykiełkują. Będziemy ich sprawdzać, pilnować. Groszki pachnące. Mieszanka kolorów różnych. Bratek wielokwiatowy rokoko. Bardzo mi się spodobał, on ma takie pomarszczone choćby listki. Jeżówka, mieszanka gatunków. Jeżówki właśnie to są te kwiaty, te nasiona, które trzeba stratyfikować, bo ona ciężko kiełkuje. Ja w tamtym, no właściwie w tym sezonie, na początku chyba już lutego, wysiewałam sobie do multi, do niczek, ale niestety z jeżówek nie miałam nic, nic mi nie wzeszło z nasionek, więc spróbuję teraz, na jesień. Kolejne to kraspedia, takie żółte kuleczki. Tutaj mamy dyptam, tak, takie kwiatuszki. Zatrwian wrębny w kolorze niebieskim. Szczęć, jest to roślina dwuletnia, taka do suchych bukietów. I rącznik kasztanowiec, coś takiego. I zabieramy się, kochani, za sianie kwiatów w listopadzie do szklarni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie lub nie wyjdzie. Zobaczcie, jakie nasionka ma rącznik kasztanowiec. Oto taka roślinka. Nasionka wyglądają jak fasolki. Takie oto kolorowe fasolki. Nie ma ich dużo, bo w opakowaniu jest 8. Ja sobie posadzę 5, w razie jakby nie wykiełkowały, no to posadzę sobie jeszcze raz na wiosnę. No i mamy wszystko posiane. Teraz tylko nam zostało czekanie do wiosny,
Oby przyszła jak najszybciej i żeby kwiatuszki nam tutaj pięknie wykiełkowały. Kochani, ja się już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa, pa, pa. Jeszcze Wam pokażę na koniec moją cukinię, która jest w szklarni. I zobaczcie, jak pięknie zakwitła. Zawiązała już tutaj jedną cukinię. No i może jeszcze doczekamy się w listopadzie pysznych cukinii.